Polski generał ujawnił niepokojące informacje odnośnie naszego premiera. Przyjrzyjmy się, ile w tym prawdy. Następnie przyjrzymy się unijnym nowym rozwiązaniom. Czy są w ogóle korzystne dla Polski? Następnie Donald Tusk i ściganie za rosyjskie wpływy. Przyjrzymy się również temu, jakie wpływy rosyjskie mogą być u Donalda Tuska. A na koniec Wietnamczycy z Marywilskiej dostali pomoc. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Tymczasem chciałbym Was zaprosić jeszcze na nasz drugi kanał, A to Ciekawe się nazywa, na którym właśnie dajemy dla Was takie ciekawostki, w tym m.in. prześwietliliśmy przeszłość Donalda Tuska, no właśnie tę przeszłość dotyczącą Rosji. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to koniecznie klikajcie w link w opisie, jest to jeden z najnowszych filmów na kanale, więc jeszcze możecie tam dobić trochę zasięgów, ostatnio trochę dostajemy tam po tyłku za kontrowersyjne tematy niestety, więc na pewno Wasze zaangażowanie będzie nam bardzo sprzyjało, będzie na miarę złota. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, piszcie tam, że jesteście od Bądź na Bieżąco, przykleimy Wam serduszka do komentarzy, no liczę na to, że naprawdę będziemy mogli fajnie powspółpracować, bo to właśnie dla Was robimy te treści. Dzięki serdeczne, lećmy z pierwszym tematem. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel twierdzi, że nie da się wykluczyć planu przeprowadzenia incydentu Rosjan na premiera Donalda Tuska. Polska musi się liczyć z tym, że taki plan leży u Putina na stole, twierdzi wojskowy w Newsweeku. Pytel zasugerował, że Rosja posiada środki do przeprowadzenia incydentu niejako w białych rękawiczkach, a Polska powinna być świadoma, że taka możliwość może być rozważana na Kremlu. Były szef kontrwywiadu wojskowego wyraził również swoje przekonanie o prorosyjskim charakterze Konfederacji. Według niego partia ta, poprzez polityków takich jak Leszek Sykulski, promuje interesy Rosji. Sykulski, zdaniem Pytela, otwarcie propaguje poglądy o konieczności porozumienia z Rosją i zaniechania pomocy Ukrainie. Facet właściwie mówi wprost, że jest rosyjskim agentem wpływu, ocenił Sykulskiego generał Pytel. More optimistic than before. I feel that... No i tak ogólnie rzecz biorąc, to szlaki Rosji są nam raczej mało znane. Nie inaczej jest też w przypadku naszych władz. Kto wie, co stałoby się z Putinem, gdyby Moskwa nie podołała Ukrainie. Jest to też pewnie jednym z bardziej znaczących powodów, dla których wolą oni podjęcia sojuszu, niż ciągnięcia dalej walk ryzykując klęską. Rosja pod koniec 2023 roku miała za pośrednictwem strony trzeciej przekazać Waszyngtonowi, że jest gotowa do rozmów o zakończeniu konfliktu na Ukrainie, informuje Bloomberg. Według agencji Władimir Putin wyczuwa, że ma obecnie przewagę w konflikcie, ale jest gotów na ustępstwa. Publicznie deklarowany cel pozostał niezmieniony od samego początku eskalacji konfliktu w 2022. Zaraz po wkroczeniu na ziemię wroga zadeklarowali otwartość na dyskusję, z tym, że dostrzegali tylko jedno rozwiązanie, którym było przekazanie stronie rosyjskiej wschodnich ziem Ukrainy oraz oczywiście chodziło o to, żeby Ukraina zadeklarowała, że nigdy nie wstąpi do NATO. Na to wierzyło w swoją przewagę, która na pewno dalej istnieje i przeważa w pewnym stopniu nad możliwościami wschodniego giganta. Przecież no, tu chodzi o jeden kraj w kontekście do 30 innych krajów, jasne, często bardzo malutkich. Same Stany Zjednoczone są większe od Rosji, ale pamiętajmy o tym, że Rosja jest największym krajem na świecie, nie ludnościowo, ale powierzchniowo. Inwestuje kupę pieniędzy w militaria, w tym również właśnie w broń nuklearną, a poza tym, gdyby miało dojść do konfliktu światowego, no to być może będzie mogła również liczyć na zaangażowanie się BRICS-u, czyli no, konglomeratu państw wschodu, który już jest znacznie, znacznie kilkukrotnie większy od wszystkich krajów NATO. Mimo tego, że tam jest tylko kilka krajów, no to są znacznie większe od krajów NATO, bo są tam chociażby Chiny czy Indie. A Korea Północna również jest przecież sprzymierzeńcem Rosji. Kim Jong-un jest sprzymierzeńcem Władimira Putina.
No a to jest właśnie człowiek, który cały czas testuje sprzęt nuklearny. Jednak nie możemy brać w tym bezpośredniego udziału, co natomiast stawia Moskwę w nieco lepszej sytuacji. Zmaga się tylko z lepiej uzbrojonym i wyposażonym krajem. No ale finalnie my przynajmniej na tym konflikcie, który raczej nie jest typowo pomiędzy Ukrainą a Rosją, tylko pomiędzy NATO a Rosją, nie tracimy ludzi. Co zaś do Putina, jest on dzisiaj bardzo szeroko uważany za zbrodniarza. Na Zachodzie rzecz jasna. W sumie to nawet oficjalnie. No, Władimir Putin został uznany za zbrodniarza wojennego 16 marca 2022 roku przez Senat Stanów Zjednoczonych, a 23 marca 2022 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 21 września 2022 roku Władimir Putin podczas swojego telewizyjnego wystąpienia ogłosił częściową mobilizację. To również nie była najpewniej przypadkowa decyzja. Doskonale wiemy z lekcji historii, co dzieje się ze zbrodniarzami, gdy polegną w swojej walce. Ich los jest zazwyczaj jednoznaczny, jak widać więc każda ze stron może mieć tutaj coś na sumieniu. Szkoda, że patrzymy tylko Rosji na ręce, a nie na przykład Ukrainie. Chociaż i to zaczyna się zmieniać, coraz więcej mediów pisze, jak jest naprawdę. Lećmy dalej. Madam President, good to have you here. Last session of this parliament. Let's talk about the numbers. Because we heard this beautiful vision. Państwa Unii Europejskiej wystosowały apel do Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnej migracji. Chcą, by osoby nielegalnie przekraczające granice były wysyłane poza Unię Europejską. Pismo w tej sprawie podpisała również Polska. Proponowane rozwiązanie jest podobne do tego, które będzie funkcjonować w Wielkiej Brytanii. Nielegalni migranci będą stamtąd odsyłani do Rwandy. 15 państw członkowskich Unii Europejskiej domaga się stanowczych działań w kwestii uchodźców. W tym celu wystosowano apel do Komisji Europejskiej. Rzeczpospolita zauważyła, że list podpisany przez przeszło połowę przywódców Unii trafił do unijnej egzekutywy zaledwie parę dni po tym, jak po 8 latach negocjacji wspólnocie udało się zawrzeć pakt imigracyjny. Jak wyjaśniła gazeta, poza Danią, Rumunią i Polską pod pismem podpisały się także Włochy, Austria, Finlandia, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Czechy, Cypr i Malta. Natomiast Francja i Niemcy, które brały udział w przygotowaniu pisma, ostatecznie go nie poparły. Rzeczpospolita zauważa, że na razie nie wiadomo, dokąd osoby starające się o azyl miałyby trafiać z Unii Europejskiej. Listę pewnych państw ma dopiero ustalić Komisja Europejska. To przewiduje pakt migracyjny, dodaje. W liście do Komisji Europejskiej przywódcy 15 państw piszą, że konieczne są niestandardowe rozwiązania. Jednym z nich ma być zawarcie umów z państwami, które znajdują się na szlaku migracji do Unii. Bruksela jest już związana podobnymi porozumieniami z Turcją, Egiptem, Mauretanią czy Tunezją. Teraz miałoby ich być znacznie więcej, wyjaśnia Rzeczpospolita. This madness about illegal migration will be stopped after this election. This madness about the Green Deal, Madam President, will be stopped about this madness. And your smiles and good humor. Ciekawe, co? Francja i Niemcy, mimo tego, że brały czynny udział w tworzeniu takiego rozwiązania, ostatecznie nie zdecydowały się na poparcie. Nielegalni migranci mają być odsyłani z Niemiec do odległych krajów afrykańskich, jak Ruanda. Taki pomysł analizuje rząd Olafa Scholza. To kopia pomysłu, który próbuje wprowadzić rząd Wielkiej Brytanii, zmagający się ze zwiększoną presją migracyjną. Rząd ruandyjski przystał na propozycję Londynu, który chce słono zapłacić za każdego wysłanego migranta. Co więc się zmieniło od tego czasu? Jeżeli chodzi o sytuację migrantów, pewnie niewiele. Dalej jest ich tutaj wielu i dalej są uważani za zagrożenie dla europejskiego porządku publicznego. Zmieniło się jednak podejście do polityki względem nich. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła pakt migracyjny. Ministrowie finansów państw unijnych ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny. Przeciwko głosowały 3 kraje. Polska, Słowacja i Węgry. Pakt ma kompleksowo regulować sprawy migracji w Unii Europejskiej, w tym związane z pomocą udzielaną krajom znajdującym się pod presją migracyjną. No i zobaczcie w ogóle, że tutaj chodzi o to, że my, kraje, które nie chciały do tej pory przyjmować imigrantów, no i dalej niby nie chcą, jak twierdzi rząd Donalda Tuska, jesteśmy traktowani nawet gorzej niż Ruanda. Bo przecież w Ruandzie się oddaje migrantów, jeszcze się im dopłaca, a nam się ich oddaje za darmo, albo mamy my zapłacić za to, że ich nie przyjmiemy. Zabawne, że paktowi sprzeciwiły się 3 kraje, a za odesłaniem migrantów do Afryki jest 15. No i oczywiście fakt tego, że kluczowe takie gospodarki Zachodu, które są również dzisiaj najmocniej zdominowane przez migrantów, niedługo po klepnięciu paktu rezygnują z pierwotnego planu, który byłby raczej wygodny i dla nas, i dla nich. Zamiast tego wolą, jak widać, oddać trochę
tej destabilizacji nam. Jak pewnie przeważy potęga demokracji, czy może znaczenie na arenie międzynarodowej, no to zobaczymy już pewnie za parę miesięcy. Strategicznie Polska byłaby w dużo lepszej sytuacji, gdybyśmy byli bardziej zintegrowani z Europą, w tym strefy euro. Referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to przystąpienie... Rzeczą najważniejszą jest pełne odzyskanie kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium państwa polskiego, powiedział w Faktach po Faktach premier Donald Tusk, pytany o informacje na temat sabotaży i prowokacji na terenie Polski. Poinformował, że mamy aresztowanych 9 podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. W kontekście badania rosyjskich wpływów wymienił nazwisko byłego szefa MON. Pętla informacji, jakie gromadzone są, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza, powiedział. Donald Tusk był pytany w Faktach po Faktach o swoją zapowiedź, że w tym tygodniu przekaże informacje na temat akcji sabotażu, dywersji i prowokacji. Rzeczą najważniejszą jest pełne odzyskanie kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium państwa polskiego, powiedział premier. Odzyskujemy tę kontrolę. Nie było takiej kontroli, dodał. Wskazywał, że chodzi między innymi o zbadanie wpływów rosyjskiej agentury, czy generalnie Kremla na to, co się dzieje w Polsce, także na różnych szczeblach władzy i administracji. Ocenił, że do tego będzie potrzebna komisja, której powołanie już zapowiedział. Co do aktów sabotażu i dywersji, sprawa jest bardzo poważna. Dotyczy kilku państw europejskich. W tej chwili z całą pewnością Litwy, Łotwy, Polski, kontynuował. Ze Szwecji płyną także sygnały, że obawiają się, że niektóre z dziwnych zdarzeń mogą być także efektem sabotażu, dodał. Mówił też o konkretach. Mamy w tej chwili aresztowanych 9 podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Przede wszystkim, przyjmując wspólną walutę, Polska utraciłaby autonomię w zakresie polityki monetarnej. Nie mogłaby już prowadzić niezależnej polityki pieniężnej dostosowanej do sytuacji gospodarczej kraju. Jakim problemem dla Rosji miałoby być wkroczenie w polskie szeregi? Przez długie lata prowadziliśmy politykę z tym państwem, również za czasów Donalda Tuska, może przede wszystkim za czasów Donalda Tuska. Mieli mnóstwo czasu na zaklimatyzowanie się, no i ta relacja została ucięta tak nagle wraz z eskalacją konfliktu na Ukrainie, mimo tego, że nasi przywódcy mieli pełną świadomość tego, jakim zagrożeniem to państwo może być dla nas. Wiedzieli to, bo znają historię, obserwowali to na własne oczy, jak ta wojna się rozpoczęła jeszcze w 2014 roku. Tutaj nie ma jednego winnego i na pewno nie pochodzi on tylko z jednej partii. Cała polska scena polityczna, która to obserwowała, i zachodni przedstawiciele, którzy stawiali nam wysoko poprzeczkę. Gdybyśmy się nie dostosowali, gdybyśmy również nie współpracowali z Rosją, bylibyśmy po prostu w tyle. I dzisiaj ponosimy tego surowe konsekwencje. Odcięliśmy się nagle i gwałtownie, choć faktem jest, że to Rosja zaatakowała i to ona jest w zasadzie tutaj agresorem. Postawiliśmy się jednak jej na przekór, staliśmy się wrogami i było pewnym, że im dłużej i namiętniej będziemy prowadzić taką przeciwną Rosji politykę, tym bardziej znaczącymi wrogami tego państwa się staniemy. I dzisiaj się to potwierdza. Czy było odwrócenie się od Rosji w ogóle uzasadnione? No raczej tak. Czy pociągnęliśmy sprawy jak należy? No tutaj należałaby się bardziej głęboka analiza, a wystarczyło być po prostu otwartym na sygnały. Tylko musiałoby to się tyczyć całej klasy politycznej Zachodu, a nie tylko Polski. W każdym razie raz jeszcze zapraszam Was na nasz drugi kanał, a to ciekawe. Na slajdzie widzieliście właśnie fragmenty naszego filmu dotyczącego powiązań Tuska i jego przyszłości. Zapraszam bardzo serdecznie. Link macie w opisie, a my lećmy dalej. Od kiedy Pani tutaj była? Od początku. Czyli to jest kawał historii Pani życia? Tak, przeszliśmy to ze stadionu. Całe nasze życie to handel. Tydzień temu spłonęło centrum handlowe Marywilska. Kupcy z Wietnamu otrzymali pierwszą transzę pomocy. Będą też następne. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich zebrało 900 tysięcy złotych na rzecz kupców, których firmy ucierpiały w pożarze w ubiegłą niedzielę. Połowa kwoty pochodzi od dużych polskich firm prowadzonych przez osoby pochodzenia wietnamskiego. Druga połowa od osób prywatnych, poinformował Karol Hoang, rzecznik prasowy stowarzyszenia. Pieniądze nadal są zbierane przez internet oraz w stacjonarnych punktach, między innymi przy ulicy Bakalarskiej, Łopuszańskiej i w Wólce Kosowskiej, czyli miejscach, gdzie pracują Wietnamczycy. Na dzień dzisiejszy
czym jest to dobra nowina dla stratnych w wyniku pożaru? Wiele osób zostało pozbawionych swojego całego majątku w wyniku tego drastycznego incydentu. Zastanawia mnie jednak fakt tego, że artykuł mówił jedynie o Wietnamczykach, którzy stracili tutaj dach nad głową. Ludzie w ogóle, znaczy dach nad głową, którzy stracili swoje biznesy, a nie dach nad głową, mogą przecież założyć nowy biznes i tak dalej, byli zapewne ubezpieczeni, albo przynajmniej powinni być. No bo wiecie, jeżeli wam spłonie biznes, no to też nie dostajecie od razu pomocy od państwa. Liczy się na to, że to wy się zabezpieczyliście przed czymś takim, nie? No, są to zawsze takie ciężkie sytuacje, taki duży dylemat. Chodzi o bardzo dużą grupę społeczną, więc wiadomo, że tutaj rząd jest bardziej przychylny temu, żeby... No rząd, czy też miasto jest bardziej przychylne temu, żeby jakoś zaradzić, no bo czują się w pewnym sensie winni. Jeżeli zostawią tak dużą ilość osób samych sobie, no to może się zrobić nieprzyjemniej. To może być wykorzystywane politycznie, więc zawsze duża grupa ludzi ma znacznie łatwiej w negocjacjach z rządem czy z samorządem, jeśli chodzi o ewentualne odszkodowania. Ale czy uważacie, że to jest w porządku, czy nie? Że ci ludzie mają teraz dostać dużo większe wsparcie, niż dostaliby, jakby nie było Polacy, gdyby byli w podobnej sytuacji? No, komentarze na Twitterze są bardzo podzielone, są gorliwe dyskusje na ten temat. Jedni oczywiście współczują, liczą na to, że będzie ta pomoc, która oczywiście finalnie będzie z naszych podatków. Inni mówią, że no trzeba było się ubezpieczyć i tyle. No jakbym ja się nie ubezpieczył, no to też bym niczego nie miał. Dajcie znać, co wy w ogóle o tym myślicie, bo temat jest niezwykle ciekawy, a ja na pewno dołączę się do dyskusji. Pamiętajcie, że kanał A to Ciekawe, link w opisie, tam macie powiązania Nieciekawe Tuska. Koniecznie zostawcie komentarz, że jesteście z BNB. Dzięki serdeczne.